Ogólnie licząc, tutaj na festiwalu zainstalowaliśmy ponad 300 elementów kolumn grupy Outline. Od kolumn Mantas do flagowego GTO. Nazywam się Jerzy Taborowski, reprezentuję firmę Letus Gigant Sand. Odpowiadamy tutaj za całkowite nagłośnienie całego festiwalu, całą sprawę dźwiękową ASP, czyli małej sceny, małej, dużej sceny i oczywiście tutaj, co się dzieje wokół dużej sceny, czyli te nagłośnienie sceny samo i strefy, które są tutaj w dużej ilości wystawione. Kuba Mikołajczak, odpowiadam na festiwalu Poland Rock, tegorocznym festiwalu Poland Rock, za konfigurację, projekt, zestrojenie całego systemu nagłośnieniowego dostarczonego przez firmę Gigant Sound. System oparty jest o moduły GTO oraz C12 w większości. Moduły GTO w ilości 16 na stronę, 15 plus downfill wiszą na lewej i prawej. Do tego są outfile z modułów C12. Dodatkowo zapewniliśmy kilka delay, które pokrywają teren dalszy od sceny. To są 4 wieże w pierwszej linii oraz dodatkowe 2 w drugiej linii. To są też spore ilości, mówimy tu o ilościach typu 8-9 w każdym klastrze oraz w tych ostatnich, które mają grać, że tak zażartuję, w nieskończoność. To są ilości rzędu 18 modułów na stronę. System jest duży i oczywiście powoduje nowe wyzwania. Wiadomo, że walczymy z opóźnieniami, z odległościami. I no, największym wyzwaniem jest spowodowanie tego, żeby to był jednak jeden spójny system dźwiękowy, a nie kilka rozrzuconych systemów mniejszych. Powierzchnia, którą pokrywa system, to jest, myślę, około 150-200 metrów na szerokość oraz no, realnie w pełnym paśmie to 300 metrów spokojnie, ale jeżeli chodzi o zrozumiałość, to spokojnie powyżej 500 metrów. Chodziliśmy, sprawdzaliśmy, jest zaskakująco dobrze. Pasuje mi cios. W Outline nie ma takich możliwości, żeby się coś skończyło. Nie ma tam, że coś nie zagra, że coś zacznie trzeszczeć, że coś... To jest po prostu tylko ten, na ile się odważy realizator. Tam zawsze jest wszystko. I no, mi to przypasowało po prostu. Jak kupowałem system, to było bardzo dawno. Testowałem wszystkie systemy, jakie miałem możliwe. No i wybrałem Outline'a zdecydowanie, po prostu. I już nawet jak, bo wynająłem stadion i testowałem, to wystarczyło pójść za stadion i było słychać, jakie elementy i co potrafi zagrać. Z tymi samymi kątami, żeśmy przełożyli, że to jest 120 metrów, to jak się słyszało każdy system po kolei, to było po prostu nie do porównania, to było zupełnie co innego. Cały proces od pomysłu do powieszenia całego nagłośnienia, zestrojenia, no to jest wiele tygodni, bo to oczywiście są projekty, które są gdzieś tam odbijane, coś jest zmieniane i tak dalej. Natomiast finalna praca tutaj, nasza przed uruchomieniem końcowym całego systemu, to wydaje mi się, to było około 4 dni w sumie. Czyli kiedy nic nie wisiało, do momentu, kiedy wszystko grało. Wiadomo, że używałem zawsze PowerSofta od samego początku i tylko był taki problem, że dotychczas wszystkie końcówki mocy właściwie nie doganiały tego systemu. Nie było takich końcówek mocy, żeby zagrać w taki sposób, żeby wykorzystać całe spektrum. I pojawiła się sytuacja nowa, pokazała się seria Unica T. Oczywiście mocniejsza niż instalacyjna, no ale power sharing działa nawet do 90-100%, potrafi przerzucać między sobą moce. No jak zobaczyłem, jakie to są parametry, to ja przeliczyłem, mówię, no nareszcie mam końcówkę mocy, która mi napędzi każdą częstotliwość. I proszę, wyobraźcie sobie, że jeżeli seria K mogła wygenerować około 5 kW przy 2,7 ohma, 4,8, 5 kW, tak Unica potrafi wygenerować 7,5 kW. Dla basów to jest w ogóle coś niesamowitego. To jest dla... Zawsze pod ręką mam to, co potrzebuję. Dla środków, które cztery w każdej kolumnie są cztery ośmiocalowe głośniki, razy trzy kolumny, 12 ośmiocalowych. Jeżeli trzeba wokalu więcej, to tylko
trzeba wystawić więcej. Nie 3 decybele, tylko 1 decybel, 1,5 decybela. To samo z wysokimi częstotliwościami. Jak już wspominałem, nareszcie mam taki dźwięk, który po prostu nie dość, że jest dynamiczny, to ma high-endowe odpowiedzi po prostu. Jak się słucha nawet w magazynie, podłączyliśmy przy dwóch kolumnach, przy trzech, przy jednej, to słychać efekty, które są w studiu, jak na materiale studyjnym, że tam ktoś się odezwał, nagle słychać. Tego nigdy nie było widać. Ja parę numerów nawet nie wiedziałem, że ktoś coś tam zagadał w międzyczasie albo coś takiego. No, ciekawostka. Warto zauważyć. Warto u siebie to podłączyć. Nawet wziąć tą unikę, nawet tą najmniejszą podłączyć i zobaczyć, jak to gra. Festiwal jest duży, występuje tutaj wiele zespołów, w związku z czym samo stanowisko Foch też jest nie byle jakie. Jest oczywiście duże i jest tam wiele konsolet każdego dnia. W związku z tym wymaga zastosowania dodatkowych urządzeń, żeby te wszystkie sygnały posumować i w sposób komfortowy i bezpieczny dla festiwalu, żeby przełączać sygnały między zespołami. Z tego względu, że mamy tyle konsolet, jest też teraz dwóch na stanowisku Foch. Jest ze mną Jakub Cimochowski i w zasadzie we dwójkę odpowiadamy za całość. Cześć, Kuba Cimochowski. Znajdujemy się w centrum dowodzenia na naszym Fochu Poland Rockowym, gdzie dystrybuujemy wszystkie sygnały wejściowe i wyjściowe. Na takim festiwalu jest mnóstwo konsolet różnych producentów, więc potrzebujemy ogrom przetworników, konwerterów, żeby to wszystko połączyć. Jak widzicie, jest Festival Box, procesor od Outline'a, od Galaxy od Meyera i przede wszystkim X-ta, która sumuje nam wszystkie konsolety. Mnóstwo konsolet, chyba jest dzisiaj 6 czy 7 zespołowych plus deska festiwalowa LV1. Ogrom protokołów do ogarnięcia, ale wszystko hula niezawodnie od 3 dni. Wszystko przebiega płynnie, koncepcja systemu wypaliła na 100%. Myślę, że powtórzylibyśmy to w następnej edycji. Cóż, ilość ludzi robi coś takiego. To jak każdy marynarz, każdy, który wypłynie dużym statkiem na wodę, po prostu to każdy realizator poczuje, to jest inaczej. To jest coś, co się nie zapomina, to do czego zawsze będzie się dążyło. Dlatego ci, którzy chodzą w góry, nie w małe, tylko w te góry i będą o tym śnili i będą ryzykowali życie, to coś takiego, jeżeli ktoś raz dotknie, otworzy system, to będzie do tego chciał wrócić. Tego nie sposób porównać z niczym, żadnym domowym sprzętem, żadnym czymś innym po prostu. To jest coś takiego, co zostaje, to jest w sercu.